Północne Niemcy, najpiękniejsza zatoka Rugi, wybrzeże Prora. To właśnie tutaj miał powstać największy ośrodek wypoczynkowy, narzędzie propagandy, sposób, by przekonać do partii ludzi z klasy robotniczej. Ośrodek zaprojektowany przez Klemensa Klotza miał być dumą tysiącletniej Rzeszy, mierzący 4,5 km długości, oddalony zaledwie 150 metrów od plaży, ośrodek posiadający 10 tysięcy niewielkich pokoi z widokiem na morze. Obiekt w jednym czasie mógłby pomieścić 20 tysięcy czasowiczów. Budowę rozpoczęto w 1936 roku w ramach projektu Kraft durch Freude, czyli Siła przez Radość. Tanie, łatwo dostępne czasy dla każdego to propagandowa zagrywka III Rzeszy. Założony w 1933 roku projekt Kraft durch Freude przez organizację Niemieckiego Frontu Pracy, na której czele stał Robert Ley. Głównym zadaniem projektu była organizacja czasu wolnego obywatelom Niemiec poprzez wydarzenia kulturowe, wycieczki, a także urlopy. Były to tak zwane czasy pod przykrywką. Nazywano je tak z uwagi na szerzenie i wpajanie w czasowiczom nazistowskiej ideologii. Mimo zaangażowania prawie 9 tysięcy pracowników budowlanych, ośrodka nie udało się ukończyć. Części mieszkalne zostały niemal całkowicie ukończone. Zabrakło czasu na części rozrywkowe, m.in. baseny, restauracje. Budowę przerwał wybuch II wojny światowej. Projekt od samego początku zakładał wykorzystanie militarne i w razie potrzeby miał pełnić funkcję szpitala wojskowego. Tak też się stało w 1944 roku. Gdy rozpoczęły się działania wojenne, wykorzystano potencjał inwestycji jako ośrodek szkoleniowy oraz schronienie dla uchodźców niemieckich zbombardowanych terenów. Po wojnie obiekt został przejęty przez Armię Czerwoną i funkcjonował jako zamknięty ośrodek wojskowy aż do 1991 roku. Kompleks z racji swego ogromu stał się problemem odradzających Niemiec. Z czasem został podzielony na części i wyprzedany prywatnym inwestorom. Dzisiaj widzimy tego efekty. Powstają mieszkania, apartamenty, hotele. Działa tutaj również schronisko dla młodzieży. Od 1992 roku kompleksem zajęła się fundacja New Kultur. Celem było i jest utrzymanie kompleksu jako pomnika historycznego. Następnie, by wypełnić lukę pamięci, powstało Centrum Dokumentacji Prora, które to dzięki sponsorom w 2012 roku zamieniło się w stowarzyszenie. Można odwiedzić ich osobiście, stworzyli coś na kształt muzeum, ale również dzięki ich stronie możemy odwiedzić obiekt wirtualnie. Między innymi zobaczymy, jak Prora mogłaby wyglądać, gdyby została ukończona. Wszystkie linki i informacje znajdują się w opisie tego filmu. Więcej znajdziecie również na naszym blogu, na którego serdecznie zapraszamy. Jeśli film Wam się podobał, koniecznie zostawcie coś po sobie. Łapkę w górę, komentarz, a jeśli tego jeszcze nie robicie, to zostawcie suba, by nie przegapić kolejnych ciekawych materiałów. Na koniec kilka ujęć na rozluźnienie atmosfery. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć! A z daleka pierwsze skojarzenie, że pan ma rybę i chce ją
oglądać tej pani. Może pani lubi ryby? No ale nie, to nie jest ryba. To jest ręcznik. On jest powojenny. Z czasów NRD.